Błogosławiony Pan, skała moja, łaska moja i twierdza moja, obrona moja i wybawca mój, tarcza moja i ucieczka moja. Psalm 144, wersety od 1 do 2. W przeciągu ostatnich lat słyszało się dużo smutnych wieści o przeróżnych sztormach, wichurach i innych kataklizmach, które przynoszą ze sobą wiele szkód, problemów, a nieraz i tragedii. Służby bezpieczeństwa mobilizują siły, wysyłają grupy strażaków i ochotników do usuwania powalonych drzew z linii kolejowych i dróg. Wiele strategicznych miejsc można w miarę możliwości zabezpieczyć. Można też odwołać loty i zminimalizować ruch pociągów. Pomimo wszystko ryzyko pozostaje, bo co lub kto może przeciwstawić się orkanom wiejącym z prędkością 180 km na godzinę? Pod mocą takiego wiatru padają drzewa, żurawie budowlane lecą, dachówki itd. Tak jest na tym świecie. Gdzież na tym świecie jest bezpieczeństwo, schronienie i opatrzność? Każdy przecież za tym tęskni. Firmy ubezpieczeniowe mają dużo klientów. Zdezorientowanie i brak poczucia bezpieczeństwa szerzą się nie tylko w sferze materialnej, ale i duchowej. W Psalmie 11, wersecie 3 jest słusznie zadane pytanie. Kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Na odpowiedź nie trzeba długo czekać, jest zapisana w wersecie 4. Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie, oczy Jego widzą, powieki Jego badają ludzi. Właśnie ten Pan w niebie daje nam schronienie w sztormach dzisiejszych czasów. To schronienie w Bogu przetrwa każdą zawieruchę. Pan Jezus opowiada w Ewangelii Mateusza 7 rozdział 24 do 27 wersetu krótką historię o domu zbudowanym na skale i na piasku. Ową historię znają już dzieci i jest też ona treścią wielu pieśni. Chodzi tu o to, aby swoje zaufanie, wiarę i pewność zbawienia złożyć w Panu Jezusie, który jest skałą wszystkich czasów. Takie to proste, a jednak tak trudne dla dumnego człowieka. Mniemamy, że damy sobie radę w życiu bez Boga i Jego pomocy. To jest poważnym błędem. Dobrze i prawidłowo jest, gdy nasze życie z dziecięcą ufnością składamy w mocną dłoń Pana Jezusa, który ratuje od winy i grzechu. U Niego nie ma miejsca na żadne ryzyko lub zachwianie. U Niego jest bezpieczeństwo na ten czas i na wieczność. Błogosławiony Pan, skała moja, łaska moja i twierdza moja, obrona moja i wybawca mój, tarcza moja i ucieczka moja. Psalm 144, werset 1.